Po roku użytkowania mogę wyrazić swoją opinię na temat rękawic Shima VRS 1. Dość jest to topowy model, przynajmniej był jak zakupowałem. Utwardzany z protektorami, jakimiś rozwiązaniami, wstawkami z różnorodnej skóry. Celem poprawy wygodności. Wszystko ładnie, pięknie. Tylko że, jak się okazało, czarne rękawice mają jedną wadę. No może dwie, na przykład rzep, który się odpina w czasie jazdy czasami. Stały się brązowe. Kupując czarne rękawice, nie do końca chodzi mi o to, żeby były brązowe. Nie we wszystkich miejscach. Widać, ma to wpływ, działanie słoneczka. No akurat tak wychodzi, że lubię jeździć w słońcu. Już raz w tamtym roku rękawice trafiły na reklamację. Producent uznał to jako jednorazowy przypadek, tłumacząc, że to się raczej za często nie zdarza, nie ma takich sytuacji. I w ogóle proszę oddać do sklepu, zostaną rękawice naprawione. No, na czym może polegać naprawa takich rękawic w takim przypadku? Jest to tylko i wyłącznie kwestia pomalowania skóry. No niestety, jak dla mnie to rozwiązanie nie jest idealne, ponieważ rękawice po kolejnych kilku miesiącach użytkowania znowu stały się brązowe miejscami. Zgłosiłem to znowu do producenta. Zostałem poinformowany, że rękawice zostaną ponownie pomalowane, tylko muszę je do nich odesłać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać po kolejnej naprawie.